Urzędnicy III Rzeszy rabowali dzieła sztuki z polskich zbiorów bez żadnych zahamowań. Jednak w Poznaniu ktoś okradł złodziei. Podczas każdej wojny zwycięzcy żołnierze okradają pokonanych. Ale podczas II wojny światowej ten rabunek przyjął niespotykane dotąd rozmiary. Dodatkowo III Rzesza przygotowała niesłychanie skuteczny urzędniczy aparat, który zajmował się wynajdywaniem i wywożeniem dzieł sztuki. Niemcy chcieli całkowicie zgermanizować tereny Polski. Aby ten plan zrealizować, chcieli pozbawić Polaków tożsamości narodowej, tradycji, kultury, no i zabrać wszystko, co udało się Polakom zgromadzić. Druga Rzeczpospolita była stosunkowo młodym państwem i te państwowe zbiory sztuki to nie były te najbardziej wartościowe, bo nie było za bardzo czasu, żeby one narosły. Najbardziej wartościowe dzieła sztuki były w kościołach i w zbiorach prywatnych. Dlatego znalezienie wszystkich wartych uwagi dzieł sztuki nie było łatwe. Tym bardziej, że Niemcy chcieli zabrać naprawdę wszystko. Po Wielkopolsce krążyły odpowiednie ekipy, które sporządzały rekonesans, co istnieje w poszczególnych kościołach, w zbiorach prywatnych. W tych grupach jeszcze nie było specjalistów, znawców sztuki. Tworzyli je lokalni niemieccy urzędnicy. Swoje raporty przekazywali zgodnie z hierarchią wyżej. Powstało bardzo wiele instytucji, które przejmowały całe polskie mienie. Jeżeli chodzi o dobra kultury, o dzieła sztuki, to w Poznaniu, w Kraju Warty powstało 7 instytucji, które zajmowały się tą grabieżą. Były to Krajowy Urząd Prehistoryczny, Urząd Generalnego Powiernika, Samorząd Okręgowy, Kaiser Friedrich Museum, czyli dawne Muzeum Wielkopolskie, a obecne Muzeum Narodowe, SS Bodenamt Posen, Archiwum Państwowe, no i Armia Niemiecka. To na ich zlecenie specjalne grupy szukały łupów. Odwiedzały wszystkie zbiory, wszystkie pałace, wszystkie dwory i robili pewien wykaz, bo wśród tych obiektów, które chciano zabrać, były i lepsze, i gorsze. Niemcy co prawda mieli już niewielkie rozpoznanie wśród dzieł sztuki, ale dobrze znali tylko te najbardziej wartościowe zbiory. Przed wojną niemieccy historycy sztuki odbyli kilka wycieczek takich naukowych, nazwijmy to, do Polski, do Poznania, gdzie polscy historycy sztuki, polscy muzealnicy pokazywali im, jakie są te zbiory. Teraz Polacy już im nie pomagali. Niemieckie instytucje oficjalnie powinny sobie pomagać. Jednak w każdej z nich byli urzędnicy, którzy mieli spore ambicje i nie chcieli dzielić się zrabowanymi zbiorami. Po prostu byli chciwi. Namiestnik Kraju Warty Artur Greiser na przykład nie ograniczał się do terenu swojej prowincji. Zwrócił uwagę na 3 wspaniałe obrazy z krakowskiej kolekcji Czartoryskich. Damę z łasicą Leonarda da Vinci, portret młodzieńca Rafaela i pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Greiser chciał pozyskać je dla siebie, twierdząc, że Czartoryscy z Gołuchowa są tak powiązani z Czartoryskimi z Krakowa, że jest to powód, żeby ściągnąć tą Wielką Trójkę tu do Poznania. Ostatecznie, mimo intensywnych zabiegów Greisera, obrazy zatrzymał namiestnik generalnego gubernatorstwa Hans Frank. Powiesił je na Wawelu. Greiserowi pozostało więc skupić się na dobrach z Wielkopolski. Angażowano nowego dyrektora niemieckiego z Gdańska, Siegfrieda Rühle, który zajął się nie tylko zbiorami tegoż muzeum, ale również całą Wielkopolską. Główna składnica mieściła się na Ostrowie Tumskim. To tu kierowały skarby wszystkie urzędy, które później chciały je wywieźć do Rzeszy. Momentem przełomowym jest 1942 rok, kiedy Greiser jakby udało mu się tą swoją władzę bardzo wzmocnić i on przejął składnicę dóbr kultury od tych instytucji centralnych. Magazyny były w kościele Świętej Marii Panny obok katedry, że były magazyny na terenie targów poznańskich, że były magazyny w proboszczostwie kościoła Świętego Marcina w Poznaniu. Kościół Świętego Marcina był dość logicznym miejscem na magazyn. Mieści się niedaleko głównego budynku muzeum. Tutaj trafiały dzieła pośredniejsze, a przede wszystkim mniejszych rozmiarów. Te obiekty, które trafiały do magazynów muzealnych, miały największe szanse na przetrwanie wojny. Bardzo dużo wywieziono w głąb Rzeszy. Prawdopodobnie już tego się nie da odzyskać, przedmiotów złotnictwa. One były przerabiane na sztabki. Niemcy byli bardzo skrupulatni i za zrabowane dzieła zostawiali właścicielom pokwitowania. Dzięki tej biurokratycznej machinie do Poznania regularnie spływały dzieła sztuki z całej Wielkopolski.
Zaraz po wkroczeniu do Polski Niemcy zaczęli rabunek dzieł sztuki. W 1942 roku Artur Greiser przejął kontrolę nad zbieraniem dzieł sztuki w Wielkopolsce. Kiedy już nie było żadnych instytucjonalnych sporów między urzędami zajmującymi się grabieżą, w jednym z magazynów dzieł sztuki w kościele świętego Marcina doszło do niespodziewanego zdarzenia. To włamanie można nazwać kradzieżą doskonałą, bo niemiecka policja nie znalazła sprawców. Dziś z grona podejrzanych można spokojnie wykluczyć polski ruch oporu, który wówczas był zbyt słabo zorganizowany, by przeprowadzić tak skomplikowaną operację. Łupów było sporo. Nie można ich było schować pod kurtką i wynieść. Sprawcy musieli też dysponować miejscem, gdzie mogli je bezpiecznie schować. Był taki spis, około 100 obrazów, które z tej grupy zgromadzonych przy kościele świętego Marcina w Poznaniu ukradziono. Możliwe, że ten spis powstał po to, by ukryć wcześniejsze nadużycia w samej administracji niemieckiej. Takie rzeczy zdarzały się w okupowanym kraju Warty bardzo często. Niemieccy urzędnicy i funkcjonariusze nie trafiali tu na własne życzenie. Zsyłano tak naprawdę osoby z tych wszystkich urzędów niemieckich, których się chciano pozbyć. I byli to ludzie, którzy tu trafiali niekoniecznie na swoje życzenie, niekoniecznie byli to najlepsi, jeżeli chodzi o kompetencje ludzie. Nazistowska propaganda nie chwaliła się kradzieżą z kościoła świętego Marcina. A można sobie wyobrazić, że potrafiłaby wykorzystać tę sytuację i przedstawić Polaków jako tych, którzy włamują się do kościoła, niszczą zabezpieczone dzieła sztuki. Niemcy wstydzili się tej kradzieży. Dlaczego? Kontrola nad urzędami była słaba. Dla Niemców była to dobra okazja do wzbogacenia. Traktowali kraj Warty jak dziki wschód. Dochodziło do korupcji, dochodziło do nadużyć. Charakterystyczne też było to, że pod koniec wojny, kiedy oni uciekali, to ładowali na wozy cały majątek, który był im jakby powierzony w depozyt. To nie był ich. Jeśli więc obrazy z kościoła skradli Niemcy, to być może wyjechały z Poznania w kierunku Rzeszy podczas ucieczki przed Armią Czerwoną. Ale mogli je też zrabować współpracujący z Niemcami Polacy i schować w jakiejś kryjówce na długo przed końcem wojny. Od 1942 roku Artur Greiser kontrolował rabunek dzieł sztuki w Wielkopolsce. Pod koniec 1943 roku nieznani sprawcy obrabowali jeden z muzealnych magazynów w kościele świętego Marcina. Najdokładniejszy ślad po włamaniu to spis obrazów pochodzących z kradzieży na podstawie niemieckich dokumentów. Jego autor pracował w muzeum podczas okupacji przez miesiąc, ale również dobrze orientował się w tym, co działo się w budynku w pozostałym czasie. Dziś już nie żyje, ale ci, którzy go znali, twierdzą, że nie nazwałby tego spisu obrazy pochodzące z kradzieży, gdyby wiedział, że tej kradzieży nie było. Dzieła sztuki, których nikt okupantom nie ukradł, Niemcy postanowili ukryć jeszcze na wiele miesięcy przed końcem wojny. Obawiali się bowiem alianckich bombardowań. Dlatego chowali je w opuszczonych sztolniach i głębokich bunkrach. W Poznaniu taką osobą, która kierowała, koordynowała tym, był dyrektor Muzeum Cesarza Fryderyka, dr Siegfried Rühle. Trzy najważniejsze miejsca, dokąd Niemcy wywieźli wielkopolskie skarby, to Kotlina Kłodzka, podziemia międzyrzeckiego rejonu umocnionego niedaleko Kaławy oraz okolice Drezna. Zginęła nam również w czasie okupacji cała masa obiektów typu ryciny, rzeźby, rzemiosło, meble, ale te po prostu nie były tak dokładnie zidentyfikowane i opisane, że trudno było konkretnie szukać. Z Poznania wywieziono wtedy również jedyny w Polsce obraz Claude'a Monet, plaża w Pourville. Dzieł sztuki zrabowanych w Polsce było tak dużo, że trudno zliczyć miejsca, gdzie były pochowane. Wywożono również na tereny południowych Niemiec, wywożono do Turyngii,
do Saksonii, też do Tyrolu. Te najważniejsze kryjówki dzieł sztuki z Poznania znalazły się na terenie zajętym przez wojska sowieckie. Po zdobyciu Poznania przez Armię Czerwoną muzeum wznowiło działalność. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań było odzyskanie wywiezionych dzieł sztuki. Na początek muzealnikom udało się odnaleźć niemieckie dokumenty, z których wynikało, gdzie zbiory zostały ukryte. Powojenni pracownicy muzeum na przełomie 1945 i 1946 roku pojechali do miejsc zapisanych w niemieckich dokumentach. Nie wiedzieli, że w tym czasie powinni pojechać już gdzie indziej. Do Moskwy i do Sankt Petersburga. I koledzy, którzy chcieli i liczyli na to, że zdobędą te obrazy ukradzione w czasie okupacji, już na nic nie trafili. Obrazy jako trofiejne zabrały specjalne jednostki Armii Czerwonej. Część dzieł sztuki dosyć szybko wracała ze wschodu do Polski. Część wróciła do Polski w 1946 roku, kiedy miała miejsce pierwsza rewindykacja, a część wróciła w 1956 roku, a część po 1990 roku. Obrazy i dzieła sztuki znajdowano też w innych miejscach, na przykład w niemieckich muzeach. Ale co ciekawe, dzieła sztuki z wielkopolskich zbiorów pojawiały się również w Polsce. Myśmy też po wojnie znajdowali obiekty w DES-ach poznańskich. Także też były to przypadki, że jedno chyba też takie było, ja może jego nie wymieniłem, że dobrowolnie właściciel oddał, no bo jak się zorientował, że to pochodzi z zbiorów muzeum, to już nie chciał dalej nim handlować, tylko je oddał. Odnaleziono też kilka szkiców i obrazów pochodzących z kradzieży w kościele świętego Marcina. Wszystkie, które się pojawiły się w antykwariatach w Polsce. Nigdy nie możemy być na 100% pewni, że nawet jeśli mamy informację, wydawałoby się pewną, że coś zostało, jakiś obraz został spalony podczas powstania warszawskiego. On może się znaleźć gdzieś. Tak stało się z dwoma szkicami Bacciarellego, które pracownik muzeum w Łazienkach zauważył ostatnio w jednym z warszawskich antykwariatów. Te szkice ktoś podmalował farbą olejną, żeby mogły udawać obrazy, a za obrazy można uzyskać wyższą cenę niż za szkice. Po negocjacjach udało się szkice odzyskać. Właściciel zgodził się je oddać. Po tylu latach od zakończenia wojny to właśnie negocjacje albo wykupienie są najczęstszą metodą odzyskania zbiorów. Najczęściej zmienili się właściciele. Są ludzie, którzy w dobrej wierze kupowali to na aukcjach od jakichś tam ludzi i oni kupując nie mieli tej świadomości, że były to obiekty pochodzące z kolekcji państwowych. Poznańskie Muzeum Narodowe nadal poszukuje około 250 utraconych dzieł sztuki. Najcenniejsze wśród nich to obraz Chełmońskiego Wielki Piątek, Sobieski pod Wiedniem Jana Matejko i portret Piotra Norblina. Dziś możemy tylko domyślać się, kto okradł Niemców w kościele świętego Marcina. Ale skoro obrazy pojawiają się na rynku antykwarycznym tylko w Polsce, to raczej nigdy stąd nie wyjechały. Tylko czy to sam włamywacz sprzedawał te obrazy w antykwariatach, czy też on wojny nie przeżył, a obrazy przejął ktoś inny, tego nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy.